Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, ogromnie cieszymy się, że możemy spotkać się dzisiejszego wieczoru, który poprowadzą dla Państwa Marcelina Świderska oraz Jan Abramowicz. Tym bardziej, że ze względu na sytuację epidemiologiczną do końca nie było to oczywiste. Ta wieczornica jest może skromniejsza. Zobaczy ją mniej widzów, ale wbrew wszystkim okolicznościom jesteśmy. W tym roku obchodzimy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak stało się, że na ponad wiek zniknęliśmy z mapy politycznej, dobrze wiemy. Ale dziś chcemy opowiedzieć o fenomenie polskiej niepodległości. O tym, że przez wszystkie lata zaborów Polska nie zniknęła z serc, dusz i celów działań swych obywateli. Przeciwnie, polska tożsamość narodowa wrosła i ukorzeniła się jeszcze głębiej. Tytuł dzisiejszej wieczornicy to Niepodległa 2021, praca zbiorowa. Pragniemy w ten sposób oddać hołd tysiącom naszych przodków, którzy walczyli nie tylko w sposób zbrojny o wolną ojczyznę. Są wśród nich żołnierze, dowódcy, ale również politycy, pisarze, poeci, społecznicy, malarze, kompozytorzy, lekarze, osoby duchowne. Nasza pamięć i cześć należy się również wielu. Wielu bezimiennym rodakom, zwykłym ludziom, ojcom, matkom, którzy przekazywali swoim dzieciom miłość do Boga i ojczyzny. Uczyli je pracowitości, uczciwości, hartu ducha. Dbali o wykształcenie, znajomość historii. Na ekranie przez cały koncert będziemy przypominać sylwetki wybranych 123 postaci. Są symbolicznym przypomnieniem, że były ich setki tysięcy. Drodzy Państwo, na początku usłyszeliśmy piosenkę Dziwny jest ten świat w wykonaniu Gabrieli Bożądek z klasy 3 liceum. Wybrzmiewa z niej przesłanie o ludziach dobrej woli, którzy mogą zmieniać świat. To przesłanie jest zadaniem również dla nas. Tak jak nasi przodkowie przez 123 lata wierzyli, że mogą zmienić rzeczywistość, nie poddali się, próbowali ciągle od nowa, tak i my musimy pamiętać, że mamy wpływ na to, jak wygląda otaczająca nas rzeczywistość. Dzisiejszego wieczoru posłuchajmy historii o polskiej niezłomności, wyśpiewanej i wypowiedzianej przez naszych wspaniałych młodych artystów. Oddajemy im głos. Przed Państwem Weronika Pogorzelska z 4 klasy w utworze Jak długo w sercach naszych.